Pora, by ktoś w końcu to wszystko zakończył. W dzisiejszym odcinku zamkniemy Neona w więzieniu. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i tak jak powiedziałem na wstępie, dzisiaj pozbędziemy się osoby, która bez przerwy podrywa moją dziewczynę albo już podrywa mnie. Ja już nie wiem, co się totalnie dzieje. Słuchajcie, wybudowałem coś takiego w tym miejscu. Tutaj miało powstać laboratorium, ale jak widzicie, nie powstało. Więc w to miejsce wykorzystałem. W tym miejscu zrobiłem więzienie. Wykorzystałem go na więzienie. Patrz, już was odprowadzam po nim. Wchodzimy do środka, mamy tu jakieś łóżko, jakiś kibel i inne takie rzeczy, żeby tutaj po prostu, wiadomo, żeby zachować, jak to się mówi, standardy więzienne, więc wydaje mi się, że skrzyni w więzieniu nie mają, ale już dobra, na to przymknijmy oko. Zanim jednak polecimy po Neona i go tutaj przyprowadzimy i go tutaj uwięzimy, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Leci nam bardzo dobrze, filmy pojawiają się na czasie, już w sumie 3 moje filmy były na karcie na czasie, więc za to wam mega bardzo dziękuję. Lecimy z następnymi filmami, mam nadzieję, że ten dzisiejszy też się pojawi na czasie, jeżeli tak, to wam bardzo dziękuję. Możecie zostawić lajka, macie 5 sekund na zostawienie 5000 łapek w górę. 5, 4, 3, 2, 1. Komu się udało, koniecznie pochwalcie się w komentarzu. Dobra, słuchajcie, lecimy po Neona w tym momencie. Ja tutaj zamknę wszystko, że wiecie, ja będę udawał, że niby wszystko jest ok, że chcę mu coś po prostu pokazać. Czyli tak troszkę jak go baitowałem, wiecie, w ostatnim odcinku, jak go tam wrzuciłem do lawy, że powiedziałem, no chodź co, pójdziemy do Netheru, fajnie będzie i tak dalej, a ostatecznie go wrzuciliśmy do lawy. Dzisiaj nie wrzucimy go do lawy, ale jak widzieliście, tam w suficie była lawa, więc ostatecznie można na niego rozlać tą lawę, ale to pewnie nie dzisiaj, tylko będziemy później nad nim się znęcać jakoś, ale w dzisiejszym odcinku po prostu go tam uwięzimy i go... O kurde, on tu jest. Po prostu go tam uwięzimy, dobra. Podchodzę do niego i wiecie, i robimy go koja. Halo, 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 witam bardzo serdecznie. O, się wystraszyłem, kurczę. No, siema, witam. Co tam u ciebie? No, całkiem dobrze, no teraz... Odzyskałeś itemy, które straciłeś? Nie odzyskałem, nie mam żadnych. Czego ci brakuje? Wszystkiego. Łatwiej by było zapytać, czego mi nie brakuje. No to chleba. Dobra, no to jedzenia masz. No dobra, no to czekaj, to zrobimy ci jakieś... Ale zaraz, dlaczego ty jesteś dla mnie miły teraz? No nie, no już wiesz, już zemściłem się tyle, ile trzeba. No jasne, to teraz... jasne, już no, to widzę. No a co? A co mam teraz? Co myślisz, że co? No nie wiem, no ostatnio mnie wrzuciłeś do lawy. No tak, no ale to była ta właśnie zemsta, nie? Już się zemściłem, masz za swoje, no i koniec, trzeba zapomnieć o całej sytuacji. No, mam nadzieję, że już po prostu... Zrobiłem kolejnego trolla na tobie. Tak, no ale, wiesz, no... No tak, masz rację, zrobiłeś następnego trolla, ale ja nie chcę się kłócić, nie chcę mieć jakiś spin, więc po prostu uznałem, że już ci to wybaczę i mam nadzieję, że już nie będziesz ten. Chodź, pokażę ci coś, bo jest taka jedna rzecz, którą wybudowałem tutaj. Mam nadzieję, że ci się spodoba, ponieważ jakby mam taki mały plan. Mam mały plan, żeby po prostu jakby zamknąć kogoś i... No to ja nie wiem, czy warto, żebym szedł tam za tobą, bo... Nie no, spokojnie, to nie o ciebie chodzi, chodź tutaj na dół. To jest, ale musisz zachować to dla siebie, bo to jest tajemnica, bo o tym przejściu wie tylko i wyłącznie Dave i ja. Więc dobra, chodź tam. No dobra, okej. Czekaj, jeszcze raz otworzę, no. Dobra. Idę za tobą od razu. No ładnie, całkiem. Tam na dole, tutaj za obrazem. Dobra. Tutaj na dole powstaje laboratorium. O, będzie powstawało. I właśnie plan jest taki, że da się robić tego. Potki z różnych rzeczy z Netheru i postanowiliśmy, żeby tutaj, w tym miejscu uwięzić tego, jak to się nazywa? Pigmana właśnie. Ale Pigmana. Po co Pigman? No bo on jest z Netheru, nie? Będziecie na nim przeprowadzać eksperyment? Myślałem, że to będzie trudniejsze. Jaki ty jesteś naiwny, totalnie. gratuluję. Znaczy, za te wszystkie pranki, które zrobiłeś teraz ty sobie. Co? Zamknąłeś mnie? Znowu? A ty sobie jaja robisz w tym Myślałem naprawdę, że to będzie trudniejsze, ale widzę, sam wlazłeś, uwierzyłeś. Dobra, nie no, ja się zabijam tą lawą. No dobrze, proszę bardzo, zabij się. Dobra. Gratuluję. No. O, brawo, zginąłeś. Proszę. Dobra, słuchajcie, tego nie przewidziałem, że rozwali tą szybę tak naprawdę, więc powinienem najpierw mu kazać kliknąć w to łóżko, wtedy by się tam zrespił za każdym razem, ale... Widzę, że jest tam w tym sfinksie, więc podejdziemy go z mieczem po prostu. On, wiecie, posłucha się tego miecza, więc będziemy mieli go tak naprawdę w garści. Halo, halo! Co ty kradniesz? Odkładaj rzeczy, które wziąłeś.
Przecież nawet nic nie mam, kretynie, zginąłem. A tu nic nie ma, no dobra, no to w takim razie idziesz za mną, idziemy do tego więzienia. No tam. Ale weź, spokój się, idziemy do więzienia, idziemy do więzienia. Jeżeli nie będzie, jeżeli nie będziesz iść w tą stronę, w którą trzeba, dostajesz jednego ciosa tym mieczem, a doskonale wiesz, że nie jesteś w stanie tego przeżyć. Ale nawet nie mam żadnych. Więc idziemy na dół, tam zostajesz zamknięty. I tam spędzisz resztę swojego życia na tym serwerze. No ale podchodź, co podchodź. Ci to da? Podchodź tu, nie, po prostu mam dość. Chcę spędzić ze milion trochę czasu, a ty ciągle nam przeszkadzasz. Więc jak się tu zamknę na jakiś czas, będę miał czas, żeby z nią spędzić jakiś tam trochę czasu. Wchodzisz do środka, o widzę, że już nawet sam znasz drogę, bardzo dobrze, wchodź. Już. No to tu mnie też możesz zamknąć przecież. Dobra, nie, wchodź tam, już natychmiast. Ja kliknij w łóżko prawym przyciskiem myszy. Prawym przyciskiem. Umyję sobie rączki, dobrze, jest dobrze. Koronawirus. No dobrze, jestem. Dobrze, kliknij w łóżko. No i super. No i w tym momencie tu zostajesz. W skrzynce jest twoja porcja jedzenia na dzisiejszy dzień. A, już sobie poszedłeś spać, no dobra. Ty to jesteś jednak udany. Tam zostajesz zamknięty i idziesz sobie spać normalnie. Słuchaj ty mnie. No kurczę, co jest? W skrzynce masz chleb, który możesz jeść. A dasz mi spać, już byłem tyle razy zamknięty. Ała, kurczę! Sprawdźmy, czy działa. O, nie, nie gadaj, że to gasi twoje pragnienie. Ej, no przestań, kurczę, osuń się z tym mieczem. Muszę sprawdzić. Nie! Dobrze, działa. Zrespisz się tutaj. Czyli już tak naprawdę nie masz gdzie uciec. A ja w tym czasie... Też się palę? Nie. Dobrze, i widzisz. Mam tutaj jedynie szary papier toaletowy, kibel. Kurczę, do mycia rączek, zlew i skrzynkę z 6 chlebkami. Super. Dokładnie tak. Ja jedyne co tu zrobię, to ekstra, sobie taki mogę sobie jeszcze pograć w karty otwór. Sam ze sobą. A nie, bo nie mam kart nawet. Muszę sobie narysować na papierze toaletowym. No to sobie narysuj na papierze toaletowym. Krótko mówiąc. Dobra, weź mi daj karty chociaż. Nie mam kart. Oj, przejdźcie, mogę w mordę bić jeszcze przez mogę chwilę. Ci dać... O, patrz, mogę ci dać kwiatka. No nie, no jest super, zarąbisty prezent. Co, mam go w kiblu hodować? Nie wiem, co z nim zrobisz, ale mnie to nie interesuje. To jest twoje miejsce, w którym przez najbliższy czas spędzisz trochę czasu. No i tyle, tak naprawdę. Więc ja życzę tutaj miłej posiadówy. Wiesz co, ja to nawet to zamuruję, bo ja ci nie ufam. Więc tu założę te kraty do końca. Kwiatki, dobrze, że nasączasz w wodzie. Bardzo dobrze. Ja wychodzę stąd. Powodzenia. Dobra, słuchajcie, udało nam się go zamknąć. Co oznacza, że już tak naprawdę nam nie ucieknie. Możemy spędzić spokojnie czas z Emilią. I nam nikt w tym totalnie nie przeszkodzi. Tylko ej, jest... halo, koleżko! Nie, dalej mnie woła. Co chcesz? No bo kibel się zapchał. Trudno, mam to gdzieś. Ale nie, no chodź mi pomóc na chwilę, proszę cię. No nie, no ty jesteś jakiś nienormalny. Ja muszę jeszcze inne rzeczy przygotować tutaj na ciebie. Ale no dobra, no już idę. Co się stało? Dobra, chodź tu. Ci pokażę. No to ty masz miecz przecież, no nie ja. No tak, tylko że podejrzewam, że rozwaliłeś łóżko, postawiłeś na nowo i dlatego ci się tam nie zrespisz. W tym momencie, kiedy już nie widzę co robisz, tak naprawdę nie mogę ci zaufać. Czekaj. Ała. A nie no, jak cię zabiję, to przecież stąd znikniesz. Kibel się zapchał. W sumie szczerze mówiąc, to mnie to totalnie nie obchodzi. Bo to jest twój kibel. No ale proszę cię, no ale pomóż mi. No dobra, kliknij w wyro. No ale no jest kliknięte, no. Nie. No. No dobra, kliknąłeś. Dobra. No kibel się zapchał. Nie jest zapchany. Dostałeś w mordę jeszcze ode mnie. No ale weź, to ty czemu mi oddasz z miecza? Nie oddam ci z miecza. Czemu? Bo to nie ma sensu. O, nie mogę cię chyba przez to uderzyć. Szkoda. Dobra, słuchajcie, mam plan. Zrobimy tak, że musimy znaleźć jakąś rzecz, która sprawi, że on nie będzie chciał z tobą uciekać, że podda się całkowicie. Halo, stary, prośba. Nie, no znowu mnie woła, no ja nie mogę. Co no, chcesz? Chodź tu. No bo stary, ja chcę spać spokojnie, a tu jest tak oświetlone, że się nie da, tu jest za jasno. Weź mi tutaj tylko pogaść te pochodnie. No to weź sobie rozwal. Ale nie, te przede mną, bo ja te u siebie już rozwaliłem. Ale jak będzie ciemno, to ci się będą moby respić tam. Ważne, żebym zasnął. Jak ty tam masz ciemno. O, te dwie te mogę rozwalić, ale tych nie. No ale te, nie, proszę, nie, tamte też. Proszę, za jasno. O, dziena, super, dzięki. Zrespią ci się tam moby, jak nic. Idź spać. No, jestem. Jesteś nienormalny. Dobra, siedź tam, już mam ci serdecznie dość. Idę sam. Dobra, słuchajcie, lecimy ogarnąć coś właśnie, żeby on tam no musiał zostać. Się, no respi się, kurczę. O, chcę, żeby się moby zrespiły.
taki skubaniec, dobra, idziemy zapalić mu te pochodnie, trudno, nie dam mu bez tych pochodni tam przebywać. Trudno, ale no, jednak się wygadał. No, czekaj. Co? Słyszałem, co żeś powiedział. Co jednak zmieniłem zdanie, jednak te pochodnie. No jak ja to mam spać w takich warunkach, powiedz ty mi. Jednak te pochodnie będą i nic tego nie zmieni. Tam w rogu masz ciemno. No ale co? Ale tu, jak, co widzisz jak wyją wilkołaki? Ty nie powinieneś ci. Zaproś je do mnie, nie chcę być sam w celu. Nie. Może ci to jakiegoś villagera przyniosę, albo nie wiem, jakąś... Nie wiem co, ale na pewno nie przyniosę ci tu wilkołaka, który mógłby cię zabić. Szkoda, że cię mogę uderzyć przez te kratki, kurczę, chciałbym tak, o, bum, bomba w czoło. Kurczę. nie na mnie te numery. Dobra, słuchajcie, udało nam się w tym odcinku go zamknąć. Teraz siedzisz tu, ja mam święty spokój, jestem zadowolony, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie, pa pa!